Dane zewnętrzne, które pochodzą z zewnętrznych baz zbierających informacje o zdarzeniach, są nam potrzebne w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym z kilku różnych powodów. Bo nie wszystko wydarzyło się u nas, bo inni już czegoś doświadczyli, a z drugiej strony możemy wykorzystać już wiedzę, która została na rynku zgromadzona, do tego, żeby wzbogacić nasze wewnętrzne bazy danych, do tego, żeby wykorzystać informacje w analizie scenariuszowej. Ale z drugiej strony, jeśli przymierzamy się do metody zaawansowanej, czyli chcielibyśmy ryzyko operacyjne mierzyć za pomocą metody AMA, to musimy wziąć pod uwagę również zdarzenia zewnętrzne, bo nie mamy w ramach baz wewnętrznych na tyle dużo informacji, które pozwoliłyby nam na modelowanie rozkładu strat w ramach tak zwanego ogona rozkładu. Czyli interesują nas najbardziej wtedy z bazy zewnętrznej te zdarzenia, które są bardzo rzadkie. Natomiast straty poniesione przez instytucję finansową są bardzo dotkliwe dla tej instytucji finansowej. I mogę sobie wyobrazić, że w zasadzie dla większości procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym jesteśmy w stanie wykorzystać dane zewnętrzne, bo to jest wiedza, która w sposób jasny i prosty pozwala nam na ubogacenie tego, co sami już wiemy. Jesteśmy w stanie więcej się nauczyć, a ekstrapolacje, które na tej podstawie gdzieś w naszej instytucji mają funkcjonować, są znacznie bardziej rzetelne. Nie odnoszą się tylko i wyłącznie do hipotez i hipotetycznego postawienia sprawy w ramach omawiania chociażby scenariusza, który może mógłby się wydarzyć, ale nie mamy żadnych dowodów na to, że jest to prawdopodobne jakkolwiek, żeby wystąpiło, tak? Czyli jeśli na dodatek korzystamy z baz zewnętrznych, które dostarczają nam informacji o instytucjach finansowych, które są zlokalizowane w podobnych miejscach jak nasza, które dodatkowo prowadzą podobny profil działalności, które dotyka dokładnie podobny rodzaj ryzyka, czyli nasze mapy ryzyka są mniej więcej porównywalne, to wtedy ta informacja jest znacznie bardziej prawdopodobna. To uprawdopodobnienie polega na tym, że możemy również szacować ewentualny kapitał, który jest nam potrzebny na to, żeby prawidłowo zarządzać ryzykiem operacyjnym. Mogę sobie również wyobrazić sytuację taką, że będziemy się pochylać nad scenariuszem, który wydawał się jeszcze niedawno zupełnie nieprawdopodobnym, ale na podstawie tego, co wydarzyło się już w konkretnym miejscu, w konkretnej instytucji finansowej czy w konkretnym banku, wiemy, że skoro wystąpiło to tam, to u nas wszystkie procedury i produkty, które są związane z podobnym obszarem działalności, musimy zwyczajnie zweryfikować, bo wiemy, że jeśli coś zdarzyło się w innym miejscu, równie dobrze może się przydarzyć nam. Po to, żeby móc prawidłowo zarządzać obszarami ograniczania ryzyka, czyli definiować prawidłowo wszystkie elementy związane z punktami kontrolnymi, definiować również zasady ograniczania ryzyka, transferu ryzyka na zewnątrz, to musimy mieć jak najszerszą wiedzę. Bazy zewnętrzne pozwalają nam na wykorzystanie tej wiedzy. Rozwój rynku generuje nowe rodzaje ryzyk. Na ile kultura organizacji i poziom jej dojrzałości sprzyja nie tylko implementowaniu nowych rozwiązań, ale rozpoznawaniu wynikających stąd zagrożeń? Duże zmiany w ogóle na rynku finansowym, a wynikały chociażby z ostatniego kryzysu światowego. Wszystkie te elementy, które mogliśmy obserwować w zakresie upadających instytucji, w zakresie problemów różnych rządów, w zakresie braku pieniędzy, z drugiej strony pojawiły się informacje również o defraudacjach czy przestępstwach, pozwalają nam na to, że rynek zrobił się z powrotem znacznie bardziej otwarty na pozyskiwanie takiej informacji. Ta informacja z jednej strony jest znacznie bardziej dostępna, bo media o tym mówią, ale po to, żeby móc wymieniać się informacjami, żeby móc te informacje wykorzystać, potrzebujemy solidnej informacji. Nie możemy bazować tylko i wyłącznie na gdzieś tam zasłyszanych opiniach, usłyszanych informacjach. To wszystko składa się w jedną całość i powoduje, że zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ryzykiem w nowych obszarach jest coraz lepsze i coraz znacznie bardziej
łatwe. Instytucje finansowe w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze zarządzania ryzykiem nie konkurują ze sobą, tylko współpracują ze sobą. Wszyscy zwyczajnie wiemy, że również w ramach współpracy pomiędzy poszczególnymi bankami i konsultacji z nadzorem, w ten sposób są w tej chwili wypracowywane regulacje, w ten sposób są w tej chwili wypracowywane również dokumenty normatywne, które gdzieś tam dla nas są obowiązujące, co powoduje, że to spojrzenie ze strony chociażby regulatora jest również na nowe obszary, tam gdzie się ryzyko będzie materializowało, tam gdzie ono się w ogóle pojawia i gdzie można je zacząć identyfikować.